Świat bez kwiatów to trudno sobie wyobrazić. Dzięki nim ludzie mogą wyrazić to, co często trudno zawrzeć w słowach. Miłość, wdzięczność czy współczucie. Mistrzami w tworzeniu kompozycji z kwiatów są floryści. To dzięki nim powstają przepiękne bukiety, które zdobią wnętrza. Efekt końcowy zwykle cieszy oko. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele kosztuje jego osiągnięcie. Agnieszka Łodzicka w kwiaciarni pracuje od ponad 20 lat. Lubię kwiaty i wydawało mi się, że w tym zawodzie odnajdę się. Lubię pracę z ludźmi, bo to też jest tak, że wiąże się z pracą z ludźmi, z kontaktem z ludźmi. Agata Ładziak zawodu uczyła się bezpośrednio w pracy. Znajoma ponad 20 lat temu potrzebowała osoby do pomocy. No i tak się zaczęły moje pierwsze kroki. Zaczynałam od czyszczenia, sprzątania i stopniowo przechodziłam do robienia później bukietów, różnych kompozycji, dekoracji. Pierwsze kroki w zawodzie stawia Ewa Hajmas, ale jak mówi, jest przekonana, że nie ma dla niej lepszego miejsca pracy. Ta praca na pewno niesie ze sobą bardzo dużo pozytywnych emocji. Dużo się tu dzieje. Na pewno dużo się zmienia. Nie jest taka statyczna, nie wiem, siedzenie za biurkiem. To po prostu nie dla mnie. Tutaj naprawdę czuję, że się spełniam. Zanim powstanie bukiet, florysta musi dokładnie wiedzieć, dla kogo ma być on przeznaczony i z jakiej okazji. Inaczej nie uda się przygotować perfekcyjnej kwiatowej kompozycji. Kwiaty są jakąś formą wyrazu. Klient, który przychodzi po kwiaty, po jakiś bukiet, jest przeze mnie wypytywany. Z jakiej okazji mają być te kwiaty? Dla kogo? Indywidualne i rzetelne podejście do klienta jest więc kluczem do sukcesu. Ale nawet najlepsza florystka, by stworzyć piękny bukiet, potrzebuje świeżych i zadbanych kwiatów. Od rana jak przychodzimy, to zajmujemy się towarem, który dostawcy nam przywożą. Towar jest pakowany w kartony i zabezpieczany odpowiednio przed zniszczeniem. Musimy powyjmować z kartonów ten towar, podciąć, wstawić do wody, żeby mogły te kwiaty odpowiednio się przechować na dalsze bukiety, które będziemy wykonywały. Bukiety dla klientów, zwłaszcza na wyjątkowe okazje, przygotowują doświadczone florystki. Początkującym pracownikom zwykle zleca się chociażby układanie kwiatów doniczkowych na wystawie. Z takim przekonaniem przyszłam tutaj, że będzie bardzo łatwo zacząć. A nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca i trzeba dużo energii, dużo siebie włożyć, żeby ten efekt osiągnąć. Chociaż wchodząc do kwiaciarni można tego nie dostrzec, praca florystek to wymagający zawód. Potrzeba w nim wielu predyspozycji, bez których trudno myśleć o sukcesie w tym fachu. Potrzebne jest przede wszystkim poczucie estetyki, odpowiedni dobór kolorów, rodzaju kwiatów. Nie każdy kwiat ze sobą będzie współgrał. No i taka przestrzenna wizja, czyli powiedzmy biorę kwiat i już go sobie wyobrażam, jak on będzie wyglądał w kompozycji z innymi kwiatami, z innymi dodatkami, z liśćmi. Praca florystki nie ogranicza się jedynie do przygotowywania i sprzedaży kwiatów w sklepie dla indywidualnych klientów. Wchodzimy do jakichś biur, czasami muzea, teatry. Jak są różne imprezy, gdzie potrzebne są kwiaty, zwiedzamy kościoły, zwiedzamy sale weselne. Chociaż miejsca pracy mogą się zmieniać, jedno pozostaje stałe. Narzędzia potrzebne do wykonania kompozycji z kwiatów. Sekator, nożyczki, rafia, jakaś dekoracja typu organzy, flizeliny. Nowoczesna kwiaciarnia nie może obyć się też bez komputera. Służy on m.in. do ustalenia szczegółów zamówienia. Część kwiaciarni drogą mailową przyjmuje także zlecenia od swoich klientów.
Jak się okazuje, w zawodzie florysty przydaje się też znajomość języków obcych. Wielu przychodzi z zagranicznych klientów. Przeważnie przychodzą osoby anglojęzyczne, gdzie podstawa języka angielskiego jest naprawdę mile widziana. Praca florysty to zajęcie dla osób z artystycznym zacięciem, wyobraźnią plastyczną i dobrym gustem. Trzeba lubić też kwiaty i posiadać wiedzę na ich temat. Wymagań jest więc sporo, ale duża jest też satysfakcja, jeśli spełnimy oczekiwania klientów. Miałam takiego klienta, który przyszedł po kwiaty, bo chciał się oświadczyć. No i oczywiście poszły sobie bukiet z czerwonych róż. Uśmiechnęłam się do pana i zaprosiłam go także po wiązankę ślubną. Minęło pół roku i pan przyszedł ze swoją narzeczoną po wiązankę ślubną. No i właśnie potem już była kolejna sprawa, bo jeszcze się dziecko urodziło w międzyczasie i też do nas przyszli ze zdjęciami ze ślubu, potem ze zdjęciami synka. Także jest to bardzo sympatyczne i takie budujące. Florysta musi sprostać wielu wymaganiom. Dlatego dobrze, by posiadał następujące umiejętności i predyspozycje. Zmysł estetyczny, kreatywność, wyobraźnia plastyczna, umiejętności manualne, komunikatywność, cierpliwość. W pracy florysty pomaga wiedza zdobyta w szkole o specjalistycznym profilu. Formy kształcenia. Szkoła policealna, 1 rok. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Wykonywanie kompozycji florystycznych. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Możliwości zatrudnienia. Florysta może znaleźć pracę w miejscach takich jak kwiaciarnie, hotele, firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz. Zwykle wydaje się, że poza walorami estetycznymi kwiaty nie spełniają innej roli. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Ciekawostka. Kwiaty to ważny element przyrody, bez którego ludzkość nie mogłaby istnieć. Dzięki kwiatom większość roślin rozmnaża się, rodząc owoce i nasiona. W tym skomplikowanym procesie kluczową rolę odgrywają też owady, takie jak pszczoły, które zapylają rośliny, przenosząc pyłek kwiatowy. Gdyby ta subtelna symbioza świata roślin i zwierząt została naruszona, ludzkości groziłby głód, a być może i wyginięcie.